Hej, witam wszystkich. Jak widzicie, znowu stoję na Darashi i przed wejściem na Lione. URL Lione. Także ja wam od razu pokażę, że tym razem trafiło się, że mamy Freya na XP, czyli na Expa. I idziemy tym razem, zejdę tak jak wcześniej, ale zejdę na minus 2, nie minus 1. Ja tu się tylko dopiszę do listu. Więc ja już tutaj znikam. Jak się dopisać, co się dopisać. Czekamy na minus 2. Nie przepuścić. Chyba ja będzie ubić, no trudno. Warty coś z tym dzisiaj. Dlatego, że nie miałem ringa założonego. Poddawajcie się. Dobra, jestem, słuchajcie, ja jestem na miejscu. Kompletnie nie znam mapy, żebyście wiedzieli. I tak jak widzieliście, mam expa na minus... na URL Iona. Freya. Więc ja już tutaj... Dobra, to jest to. Ja już tutaj nic nie muszę. Więc życzę, czy czegoś nie zapomniałem. Nie. Dobra, ja życzę, ja to pewnie przyspieszę i życzę wam miłego oglądania. To get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get
inside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on
inside lane. Missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once, and I don't need to go around anymore. Break away, forget your sober case. Stop dwelling on empty words. Stop stalling in the doorway. Cancel the cruise control. Switching in the manual. Don't you wanna feel right? Słuchajcie, tak jak widzieliście, bo to już jest koniec, tak jak widzieliście, nawet brakło mi to 50%. Tutaj zakończę, bo będę wychodził, przecież nie będziecie oglądać, jak będę wychodził. Przepraszam tutaj tych widzów za to, że musieliście to oglądać, ale znowu było miejsce wolne na minus 2, więc nagrałem minus 2 plus bossy. Tak, na taki pomysł sobie wpadłem. Biegałem tak, jak biegałem, widzieliście. Próbowałem w ten sposób, ale i tak osiągnąłem 3,6 dołt chyba. Tak, jakby nie było kaka na godzinę, to i tak jest dobrze. Lód, jak widzicie, jest 325. Może jakbym ich szybciej zabijał, mniej bym używał potów, bo potów używałem. Zostało mi 104, a wziąłem 260 chyba. Bodajże sami możecie zobaczyć na początku filmu. Myślę, że dobrze mi poszło, jak na pierwszy raz tutaj na minus 2. Co jeszcze tutaj dodać? Wiadomo, no, że to się też wzięło z tego, że był Prey, prawda? Na Wereliona. Może dlatego, pewnie też to miało jakiś wpływ. No później ta stówka wpadła, 100% tylko expa. No niestety wyszło jak wyszło na pierwszy raz, ale powiem wam szczerze, że te minus 2 bardziej mi odpowiada jak te minus 1. To będzie dalej, zobaczymy, to jest następne Fizz Meeting, minus 2, zobaczymy jak podbiję skille. Wrócę z powrotem, jak dorobię czarmy i wrócę czarmy, także wydaje mi się, że będzie lepiej. A tak jak pokazywałem wcześniej, tutaj nie ma żadnego czarma na nic i tak jak pokazywałem, jest tutaj na Wereliony jeden exp godzinę. Także no nie jest źle, no 324, jak widzicie. Ja będę wychodził, więc dziękuję, że byliście. Ja was tutaj widzę, przepraszam, ja już tutaj się wyłączę i się do was podłączam. Ja będę kończył, więc jeżeli się podobało, łapkę w górę, zostawcie suba, komentarze jak najbardziej. Dziękuję, że zostawiliście w poprzednim filmiku, czyli na minus 1. Będę czekał, jak będziecie na streamie i wytłumaczycie mi mniej więcej, jak biegać. Także idę taśmowo. Szacunek, pozdrawiam, do następnego. Hej. Okay.